test Rosji. Samoloty doleciały do granicy z Polską. Rosja wysłała na Białoruś samoloty S-25SM. Doleciały do granicy z Polską. Rosyjskie samoloty szturmowe Su-25SM zostały przerzucone na lotniska na Białorusi w ramach sprawdzianu gotowości wojsk państwa związkowego, tworzonego przez Rosję i Białoruś, podało w sobotę Ministerstwo Obrony w Moskwie. Załogi samolotów przybyły do obwodu brzeskiego na Białorusi, który leży przy granicy z Polską. Piloci pokonali dystans ponad 7000 kilometrów z lotniska w kraju nadmorskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie, podało ministerstwo. Pierwszy etap sprawdzianu sił szybkiego reagowania państwa związkowego trwa do 9 lutego. W ramach drugiego etapu odbędą się, w dniach 10-20 lutego, rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Moskwa zapewnia, że po ich zakończeniu siły rosyjskie wycofają się z Białorusi. Dyslokacja rosyjskich wojsk na Białorusi, która trwa od drugiej połowy stycznia, zbiega się w czasie z obawami o możliwość ataku przeciwko Ukrainie.